Witam Państwa w programie Kwalifikacje dla każdego. Programie, w którym mówić będziemy o tym, że na rozwój warto stawiać przez całe życie. Pokażemy, jak bez względu na wiek uaktualniać posiadane umiejętności, uzupełniać wiedzę i nabywać nowe kompetencje, bo przecież uczymy się przez całe nasze życie. A w dzisiejszym odcinku powiemy, jak sektor budowlany skorzysta na wprowadzeniu ram kwalifikacji. Nowo rozpoczęte inwestycje budowlane, remonty, renowacje to w Polsce dziś codzienność. Na budowach potrzebnych jest więc coraz więcej pracowników, co ważne, wykwalifikowanych pracowników, bo stosuje się tu coraz częściej nowoczesne technologie. Ramy kwalifikacji z całą pewnością wprowadzą zmiany w sektorze budownictwa. Sektorowa rama kwalifikacji i sektorowe rady kwalifikacji z pewnością będą pomagały podnosić jakość na rynku budowlanym. One przede wszystkim dadzą czytelną ścieżkę kariery dla pracownika, który będzie mógł zaplanować całą swoją ścieżkę zawodową, wiedząc, gdzie i jak uzyskać odpowiednie kwalifikacje. Rynek budowlany jest bardzo mobilnym rynkiem, zmieniającym się. Wchodzą nowe technologie w projektowaniu, w budowie i również ramy kwalifikacji pozwalają włączyć nowe kwalifikacje do tego rynku. Dzisiejszy plac budowy to jest bardzo skomplikowany organizm, również technologiczny. I tutaj jest niezbędna naprawdę wysoka jakość wykształcenia, tutaj jest potrzebna wiedza, doświadczenie i fachowcy na budowie są zawsze bardzo poszukiwani. Są nowocześniejsze maszyny, są nowocześniejsze technologie, które wymagają innych fachowców niż kiedyś, natomiast zawsze byli potrzebni fachowcy. Patrząc na polski rynek budowlany, dominują w nim małe, średnie firmy, często także indywidualne działalności gospodarcze. I dla nich jak najważniejszym impulsem, żeby się rozwijać, jest poszerzenie całego katalogu usług. I właśnie ten katalog usług może być poszerzony poprzez to ustawiczne kształcenie się, zdobywanie nowych kwalifikacji. I wreszcie, co bardzo ważne, takie ramy kwalifikacji pozwolą porównywać nasze polskie kwalifikacje na rynku wewnętrznym, ale także w przyszłości w Europie. A Państwa i moimi gośćmi są panowie Jakub Kus, sekretarz Związku Zawodowego Budowlani i dr Tomasz Sariusz-Wolski z Instytutu Badań Edukacyjnych. Witam serdecznie panów. To jak wyglądają panowie szkolenia organizowane przez pracodawców? W jakiej części kwalifikacje zawodowe w budownictwie zdobywa się właśnie w szkołach zawodowych, a w jakim stopniu u pracodawcy? Budownictwo to jest branża specyficzna, bardzo zatomizowana. W budownictwie jest bardzo duża rotacja pracowników, w związku z tym i szczególnie w tych firmach, które są mniejszymi firmami. W związku z tym pracodawcy zawsze szkolą pracowników, zawsze w jakimś stopniu uczestniczą w procesie kształcenia. To jest różna forma. Na pewno pracodawca przygotowuje pracownika do pracy, czyli po pierwsze musi sprawdzić, co ten pracownik umie. Druga forma uczestnictwa to są praktyki zawodowe i w tym pracodawcy starają się uczestniczyć, ale tu też jest szereg różnego rodzaju barier. No i wreszcie trzecia forma, pracodawca, który chce zatrzymać dobrego pracownika, chce bądź też powinien, to różnie z tym bywa, uczestniczyć w jego dalszym kształceniu, czyli podnoszeniu jego kwalifikacji. I mamy nowe technologie, nowe materiały, nowe maszyny i urządzenia, które są używane. W związku z tym nie możemy sobie wyobrazić, że ktokolwiek jest nauczony w szkole, w klasie kształcenia początkowego, zawodowego, będzie w stanie kompetentnie wykonywać ten zawód przez dłuższy okres czasu. Dlatego konieczne jest uczenie się przez całe życie. I tutaj rola pracodawców jest ogromna. Oni muszą dokształcać i zdecydowanie najwięcej się uczymy, kiedy uczymy się bezpośrednio na stanowisku pracy. I dlatego potrzebne jest potwierdzanie tych kompetencji, które zdobyte są już w wyniku wykonywania pracy, w wyniku szkoleń różnych pracodawców i poświadczenie tego odpowiednimi dokumentami. I system kwalifikacji oparty o polską ramę kwalifikacji właśnie to przewiduje. Tak ma się to odbywać. Że jeżeli kompetencje dany pracownik posiada, otrzymuje kwalifikację, tak zwaną kwalifikację rynkową, która stanowi następną część składową ponad
zawód wyuczony w szkole i z takim bagażem swoich doświadczeń, potwierdzonych kwalifikacji, takim portfolio zdobytym, idziemy. Coraz częściej jest tak, że pracodawca musi wykazać się, iż zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, chociażby startując w przetargach. To chyba jest głównie warunkiem w przetargach transgranicznych. Czy branża dostrzega jakby to zjawisko? Budownictwo jest taką branżą, która jest branżą podróżniczą, prawda? W relacjach na innych rynkach budowlanych ta kwestia kompetencji i kwalifikacji pracownika jest szczególnie ważna i ona jednak w dużej mierze decyduje o wyborze wykonawcy czy też podwykonawcy, najczęściej podwykonawcy. Natomiast u nas jest ciągle to jeszcze postulat, tak to powinno wyglądać, że kompetencje, kwalifikacje pracowników powinny w znacznej mierze decydować o wyborze oferenta. Z tego, co pan mówi, wynika, że rzeczywiście branża budowlana, związkowcy chcą wprowadzenia tych ram kwalifikacji, że to jest potrzebne. W jaki sposób pana zdaniem to, panów zdaniem wpłynie to na konkurencyjność polskich firm z tego sektora, a także czy w ogóle branża jest przygotowana już w tej chwili do wprowadzenia tego narzędzia? Tak, jest potrzebne. Potrzebne, ponieważ przy tak dużym zatrudnieniu i tak dużym znaczeniu tego sektora w gospodarce i tak dużej fluktuacji kadr, tak jakbyśmy to brzydko nazwali, konieczne jest po pierwsze rozpoznanie mapy potrzebnych kwalifikacji w sektorze. Po drugie, potrzebne jest sprawdzenie, jak te kwalifikacje będą ewoluować na rynku. Jakie kwalifikacje w najbliższym czasie będą potrzebne na rynku, a tutaj technologie się zmieniają dość szybko. Po trzecie wreszcie, i to szczególnie podkreślają pracodawcy, ale my również, potrzebne jest uporządkowanie rynku pod kątem eliminacji szarej strefy. Na ile, panie doktorze, właśnie zmieni się sytuacja pracowników? Tu jest szczególnie przydatna będzie sektorowa rama kwalifikacji, która uporządkuje ustawienie wszystkich kwalifikacji następujących po sobie, podobnych, i ten uczący się, pracownik uczący się, który ma przed sobą długą jeszcze karierę, będzie wiedział, czego się uczyć, jakie kwalifikacje kolejno zdobywać, żeby znaleźć się, no każdy chce być na topie. Zapytam o Polaków pracujących za granicą, bo takich jest bardzo wielu akurat w tym sektorze. Jak zmieni się ich sytuacja? My musimy zadbać o naszych obywateli wyjeżdżających za granicą. Przecież my otwieramy dla nich rynki zagraniczne również i zadbać o to, żeby oni byli zatrudniani zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, czyli potrzebny jest rejestr kwalifikacji, potrzebne jest wpisanie wszystkich kwalifikacji wolnorynkowych do rejestru i oficjalne potwierdzenie w raporcie referencyjnym, że my takie kwalifikacje w Polsce mamy. Dotyczy to również pracowników, którzy wyjechali, nauczyli się bardzo wiele za granicą, chcą wracać, liczymy na to, że w pewnym momencie wrócą, i chcemy, żeby im potwierdzić te kompetencje, które oni tam zdobyli. Żeby tutaj ten pracodawca nie musiał na samym początku rzeczywiście sprawdzać, czy pracownik potrafi to wykonać. Nie. On ma potwierdzoną, na nadaną kwalifikację, potwierdzone kompetencje i gdziekolwiek się porusza już dalej na polskim rynku pracy i nie tylko na polskim, już nie musi być dalej egzaminowany. Uznawalność kwalifikacji na wszystkich poziomach to jest kwestia przyszłości i to jest tak naprawdę kwestia decyzji, powiedziałbym, politycznych poszczególnych rządów. Natomiast tam, gdzie się znajdujemy na rynkach pracy, jesteśmy w stanie wykazać i porównać kwalifikacje, porównać kompetencje poszczególnych pracowników, tam jesteśmy też w stanie rozmawiać o taryfikatorach. To dotyczy zarówno rynku europejskiego za granicą, ale dotyczy też przyszłościowo rynku polskiego. Stąd jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem systemu. Bardzo pięknie panom dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Krótko podsumujmy więc. Dzięki wprowadzeniu sektorowej ramy kwalifikacji w budownictwie sprecyzowane zostaną potrzeby szkoleniowe. Każdy pracownik będzie mógł zaplanować swoją ścieżkę kariery, a za granicą będzie pracował zgodnie ze swoimi kompetencjami. Wzrośnie też konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.